Jako organizator turniejów międzynarodowych w Polsce niejednokrotnie obserwowałem wśród uczestników zagranicznych młodych Polaków reprezentujących barwy przeróżnych klubów, i tych największych, i tych markowych, i tych mniejszych. I pomyślałem sobie, że świetnym pomysłem byłoby zorganizowanie takiej, powiedzmy to, reprezentacji polonijnej. Nie montujemy tutaj drużyny po to, żeby być lepszym o pół bramki od któregoś z przeciwników, tylko po to, żeby dać im tak naprawdę możliwości, żeby swoje umiejętności zaprezentować. No, siłą rzeczy nie funkcjonuje ta drużyna jak drużyna, tylko jest to zbiór indywidualności, które mają zaprezentować swoje umiejętności. No, a my mamy po takim meczach zweryfikować, jaka może być perspektywa rozwoju poszczególnych zawodników. U większości z tych chłopców widać, że zrobili spory progres, jeżeli chodzi o takie rozumienie gry, technikę użytkową, także to jest na pewno na wyższym poziomie niż rok temu. Włącznie w tej grupie ponad 30 zawodników mamy tutaj takich, którym będziemy się przyglądać bacznie. Tą ścieżką reprezentacyjną będziemy robić swoje, żeby wiedzieć na temat tych zawodników jak najwięcej. Ten aspekt społeczny jest też niezwykle istotny i powiem, że też jest to taki trochę fenomen tej drużyny, że chłopcy się nie widzieli tyle czasu, a funkcjonują jako dobrzy koledzy. Wiem skądinąd, że uczą się języka, także, bo jak tu przyjeżdżają, to chcą rozumieć i to jest też na plus. Taka pobudka patriotyczna tutaj jest bardzo głęboka, bo zauważyłem to już w zeszłym roku. Rodzice bardzo przeżywali przyjazd do Polski wraz z dziećmi. Ci, którzy byli na pierwszym projekcie, później wrócili do swoich domów. Cały czas mam z nimi kontakt i wiem, że te dzieciaki nie zapomną tej chwili do końca życia. Udział w takim projekcie, zagranie w turnieju z orzełkiem na piersi i sama pamięć o tych dzieciach, o tych rodzicach, że gdzieś tam ich wyszukaliśmy na końcu świata, to jest jednak nie do przecenienia. Łączy nas! Łączy nas!